Rosa podpisała dwuletni kontrakt z Robertem Witką. Koszykarz już od roku reprezentuje barwę radomskiego klubu. Ważne kontrakty mają natomiast Łukasz Majewski, Jakub Dłoniak, Kamil Łączyński i Kim Adams. Wszyscy wymienieni będą grali w Rosie w kolejnym sezonie. Piłkarze broni mają już wakacje. Zanim rozpoczęli wypoczynek, zdążyli jeszcze przegrać sparing z Energią Kocienice 0-4. Zespół trenera Tomasza Dziubińskiego wystąpił jednak w eksperymentalnym składzie. Szkoleniowiec Radomian dał szansę kilku zawodnikom z niższych lig. Zagrał też ukraiński bramkarz, który prawdopodobnie będzie trenował z bronią w lipcu. Wiadomo, że zespół z Plant opuszczą Michał Majos i Adzibola Oshikoya. Z kolei Michał Modzelewski zostanie wypożyczony do innego klubu z regionu. Natomiast Piotr Nowosielski pojedzie na testy do jednego z drugoligowców. Od wyniku sprawdzianu zależy to, czy zostanie w broni. Pozostali piłkarze, na których zależy trenerowi, są już po rozmowach z klubem i prawdopodobnie dalej będą grać w drużynie z Plant. Drużyna broni rozpocznie przygotowania do nowego sezonu 10 lipca. Michał Cieślak już trenuje. We wrześniu ma stoczyć walkę podczas gali w Radomiu. Pięściarz nie kryje, że podczas krótkiego wypoczynku trochę się nudził. Trochę mnie to nosiło. Pierwszy tydzień sobie odpocząłem. Byłem na delikatnych wczasach. No, a drugi tydzień już nie mogłem nic zrobić w domu. Już jakieś delikatne pompki wchodziły, coś zaczynałem robić i dobrze, że już zaczęliśmy. Sztab szkoleniowców ma zadbać o formę zawodnika. Trzeba też przygotować szczegółowy plan sparingów. W tej chwili nad tym właśnie pracujemy. Najważniejsza sprawa to jest nazwisko przeciwnika. Czekamy cały czas na odpowiedź. Właśnie dzisiaj jeden z wiceprezesów pojechał do Warszawy na rozmowę do Andrzeja Gmitruka. Zresztą Andrzej Gmitruk będzie stałym gościem tu w Radomiu. Trwają rozmowy w sprawie obsady walk podczas radomskiej gali. Ostatnio dotarły do nas informacje o planowanej potyczce Grzegorza Proksy z Maciejem Suleńskim. Ewentualne starcie tych pięściarzy na radomskim ringu mogłoby stać się prawdziwym hitem. Tym bardziej, że Maciej Suleński kpił z Grzegorza Proksy, porównując jego styl do umiejętności przedszkolaka. Dla kibiców z Radomia ważniejsza będzie jednak walka Michała Cieślaka. Pięściarz liczy na to, że po raz pierwszy wystąpi w pojedynku 10-rundowym. Walka 10-rundowa, no mam nadzieję, że do tej walki dojdzie. Mamy dużo czasu, na pewno się do tej walki dobrze przygotujemy. No i zobaczymy. Radomski pięściarz walczy w kategorii cruiser i nie ma problemów z utrzymaniem limitu wagi. Ile ważysz w tej chwili i czy musisz zbijać wagę? Teraz ważę około 95 kg, 95-96 kg i na razie ta waga może iść i będę chciał, żeby ta waga szła do góry. No i przed walką będziemy powoli zbijać tą wagę. Michał Cieślak to obecnie 94. pięściarz w światowym rankingu witryny Boxing Records.